Witajcie, witajcie. Dzisiaj nagrywamy w Zwoleniu. Właśnie jest zabawa karnawałowa i gra kapela Stompa Orkowska. I muszę wam powiedzieć, że Grzegorz wziął się do serca prośby widzów i zgodził się udzielić wywiadu. Troszeczkę nam opowie o sobie, o swojej karierze muzykanta. Grzesiu, kiedy zacząłeś grać? Witam państwa serdecznie. Moja kariera muzyczna zaczęła się już w młodzieńczych latach, w sumie od 19 roku życia. Już jako poborowy w wojsku trafiłem do orkiestry wojskowej, do Wesołej koło Warszawy i tam spędziłem w orkiestrze półtora roku, grając tam na werblu w orkiestrze i oczywiście zabawy, wesela, takie tym podobne rzeczy. Później, Grzesiu, jak zaczynałeś, to od razu były perkusje, czy jeszcze były jazzy? Perkusja już była i bębny były wtedy już. Wtedy w tym czasie, bo to 1992 roku, jak poszedłem do wojska. I wtedy, Tak, i wtedy już graliśmy na perkusjach, na bębnach, tamburinach, takich rzeczy. No i później oczywiście w wojsku było super, bardzo pięknie, podobało mi się. Była muzyka non-stop, ale w ogóle od młodzieńczych lat uwielbiam muzykę, jeździłem po zabawach, lubiłem to, lubiłem tańczyć, bawić się i oczywiście po wojsku troszeczkę też się przygrywało z różnymi zespołami, z Krzyśkiem Wieruszewskim troszkę ze swoimi kuzynami. Później troszkę było przerwy w muzyce, nie było zespołu, jak wszyscy. I teraz od 2 lat w kapeli Stompa Orkowskiej z Sebastianem Moczerskim grywam. Grzegorzu, muszę ci pogratulować, że doceniasz baraban. Bo to fajny instrument, ludowy jeszcze, zaliczamy go do ludowego. I rzeczywiście on przy pewnych kawałkach się sprawdza, zwłaszcza przy tych starszych. I było fajnie, jak grałeś z Sebastianem właśnie te starsze kawałki polki, oberki. Tak, oczywiście. Uwielbiam takie utwory. I myślę, że kiedyś zagramy sobie tak w duecie z Sebastianem jakieś utwory takie marszowe, walce ludowe, całkowicie typowo ludowe muzykę. Tak, bo wtedy się cofamy do tych starych zabaw, tak. Bo kiedyś, wiesz, zabawy wiejskie to było 2 muzykantów. Tak, oczywiście. Przeważnie 2, nieraz 3 skrzypce. I tak były grywane właśnie zabawy. I myślę, że bardzo by fajnie wyszła taka zabawa, nawet jakbyśmy we dwoje z Sebastianem zagrali taką zabawę bęben plus akordeon. Nie, no myślę, że na zabawach tutaj też będziecie takie kawałki grali. Chłopaki sobie odpoczną. Tak, nie ma problemu. Jeśli my, możemy oczywiście. Bardzo uwielbiam. Wtedy będzie na ludowo. Tak, oczywiście. Tak więc poznaliśmy bliżej Grzegorza, perkusistę z kapeli Stompa Orkowskiej. Dziękuję. Pozdrawiamy. Bardzo.